Cześć, witam Was, drodzy widzowie, w niespodziewanych okolicznościach. Już zaczynamy poszukiwania kolejnego skarbu sobie. Notatki. Amunicja? Wpis do dziennika. Okej. Dobra. A tu mam amunicję. Czytaj tylko, dobra. Krokodilo, dokładnie. O Jezu, ale mnie wystraszył, drodzy mili. Huh. I co my mamy? No nie bardzo. Na górę? O! No jest. Możemy sobie... Co tu jest? Napisane? Pokaż czaszkę. Którą moją? A tą. Perfekt. Kurczę, przerażająco się zaczyna. Niby taka strzelanka, a tu takie przerażające sytuacje. O, krokodilo! Now this is what I call a treasure cave. Czy jest ich tu więcej? Nie wy... tam. Przyjdziesz tu? Przyjdziesz tu? A chodź ty! Koleżko, gdzie ty uciekasz? Ruchliwe te krokodilo. Dobra, i co my mamy tu? Jesteś w strefie poszukiwań. No okej, fantastycznie. Ale co my możemy tu zebrać? Czego możemy się dowiedzieć? Wodospad? A, tu jest kotwiczka. Ale co ta kotwiczka nam by dała? Jezu! Czy mam obawy, że... my się tędy nie dostaniemy? Hu! Ale skok! Dobrze, że do wody, drodzy mili, a nie gdzieś obok na te kamienie. Okej. My jeszcze tutaj nie byliśmy, co prawda. I zobaczymy sobie. A, tu mamy coś. Tylko pytanie, czyli co? My musimy... komuś pokazać czaszkę znowu, jak spodziewam się. Okej, ta kotwiczka może być na zmyłeczkę. Tutaj przejść. Ale gdzie jest to wejście? Z bazuki to potraktować, czy jak? Z wyrzutni rakiet? Chyba nie bardzo, jeszcze bardziej oberwaliśmy w tej sytuacji. Za blisko staliśmy tej ściany. Okej. Drodzy mili, jestem trochę w kropce, nie wiem co my mamy tu zrobić. A, tu jest Bożek. Czyli trzeba mu jakoś pokazać tą czaszkę. Te pale? W palach? Nie, no nie sądzę, żebyśmy mogli się wspiąć na nie. Ale zawsze warto coś spróbować. Kto tu nas słyszy? Gdzie jesteś? Tego też nie zniszczymy. Te gliniane na... On jest żywy? Nie. Kurczę, już się wystraszyłem. Tam mamy Bożka. Zdecydowanie tam musimy się dostać. Dobra.
No chyba musimy tych bożków, tak jak tego pierwszego. O, zdecydowanie. Dobra, co nam się otworzy? Pewnie tamto przejście z drugiej strony. A nie, ten się teraz... Co się dzieje? Okej. Dani, dasz radę? A, ten też się obniżył. Przez to możemy wsadzić tutaj czaszkę. Ale zielona, przerażająco to wygląda naprawdę. O! Ale tutaj mamy tą truciznę. Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić, drodzy mili. Może tu tak bokiem się uda? Tamta kotwiczka chyba była z myłką trochę. No dobra, my musimy tędy iść, ale... No nie, przecież stąd przyszliśmy, to po co ja tu idę? Tu nie bardzo. A, wspiąć się możemy tu na górę. No, a czemu do góry, Dani, nie chcesz? Okej. Okay. Jeszcze tu tak się rozglądam, czy więcej krokodilo nie ma. Thank you for this bendición. Dobra. Coś już mamy. Ale to tyka. Dokładnie. W ostatniej chwili się orbnąłem, że coś tyka. Kurde, jak tak dalej pójdziemy, tu sami się zabijemy. Nic nie będzie musiało nam przeszkadzać. Fantastycznie, fantastycznie. Jeszcze zostaniemy przygnieceni tutaj. Konio! That was worse than I expected. Szmaragdowa czaszka. Fantastycznie. Ja myślę, w tym miejscu będziemy się żegnać. Było to, muszę przyznać, dość ciekawe zadanie. Jeżeli też tak uważacie, zostawcie w komentarzach. Skarb, słowo, wyraz. A jeżeli odcinek się podobał, oczywiście nie zapomnijcie o zostawianiu subskrypcji i łapki w górę. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.